Bez wody wstrzymają. Pierwsze msze święte nowo wyświęconych księży w Rudkach, Białobożnicy i Mikulińcach 20 maja w niedzielę Zesłania Ducha Świętego oraz 21 maja w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła kapłani wyświęceni 19 maja odprawili swoje pierwsze msze święte. Swoją pierwszą mszę świętą neoprezbiter odprawia w rodzinnej parafii, gdzie narodziło się jego powołanie, w obecności najbliższej rodziny i przyjaciół. Dlatego ksiądz Roberto Podolski odprawił swoją pierwszą mszę świętą w parafii świętych apostolów Piotra i Pawła w Białobożnicy, ksiądz Igor Babij w parafii świętej Trójcy w Mikulińcach, a księża Wolodymyr Daneliuk i Piotr Dymij przewodniczyli swojej pierwszej mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej. Przygotowania do prymicyjnej mszy świętej zaczynają się w domu rodzinnym, gdzie rodzice prymicjanta błogosławią syna przed pierwszą w jego życiu mszą świętą i skąd on będzie przeprowadzony w procesji do kościoła parafialnego. Święcenia są ważnym wydarzeniem nie tylko dla nowo wyświęconego kapłana i jego bliskich, ale także dla proboszcza i wspólnoty parafialnej, jak również dla całej wspólnoty lokalnej, zwłaszcza na wsiach i małych miasteczkach, gdzie wszyscy się znają i dzięki temu również są zaangażowani w tą wyjątkową chwilę. Ważnym elementem mszy prymicyjnej jest specjalne błogosławieństwo, które przyrównuje się do błogosławieństwa papieskiego i wiąże się z możliwością uzyskania łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Gospodu Bohu naszemu. Світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Небесні дари, збережи благодать, якою ти її обдарував. Тож нехай Господь благословляє вас. Ось з вами. Прийміть Боже благословення, яким мене обдарував Господь.